Cześć, witajcie, z tej strony Walduś, witam was w kolejnym odcinku Ratowania Świata od Zera. W dzisiejszym filmie zajmiemy się tą oto stroną w fabule. I teraz tak, naszym celem jest zebranie złota, żeby móc sobie zakupić miotacz plazmatyczny, który był w poprzednim odcinku. I nie będę ukrywał, tego golda musimy zdobywać coraz więcej i więcej, bo tu jest bardzo dużo fajnych rzeczy i ja bym bardzo chciał je wszystkie mieć. Także lecimy z tematem. No i okej, moi drodzy, odpalona misja. Nawet nie chcę komentować tego, jak te chłopy tu budują, bo to jest po prostu jakaś porażka i żenada. No ale no nie oczekujmy jakichś wielkich kokosów od ludzi, którzy no dopiero startują grając tą grę. Więc no jest jak jest. No troszkę tych pułapek postawił, bardzo się boję o ten atlas z tego tytułu, że no niestety no jest on zbudowany koślawo. Jeszcze mi chłop tutaj dobudował do mojej struktury. No, nie będę stawiał pułapek, no bo jest nas czwórka, to jest moc 20, więc nie ma tutaj sensu zbytnio marnować materiałów. Lepiej je przeznaczyć na coś innego. No, o tym mówiłem, zobaczcie co tu się dzieje. Jeszcze idzie smasher w ogóle i tu zaraz się zaczną problemy. Problemy Najmana, że tak powiem. No, trzeba już zacząć go bić, bo on zaraz wszystko rozwali. A ja za 10 sekund mam ten... odsunę się... On to na hita walnie, zbił praktycznie pół HP ze ściany. Miałem nawet tego zestunować w sumie teraz. Chociaż w sumie trafiłem go, dobrze, jest ok. Byleby ten smasher tutaj jakoś nie zagroził. Ok, wszystkie idą w tamtą stronę, idę tu zobaczyć, jeszcze się zmieniła fala. Nie budujcie w ten sposób, bo teraz zobaczcie. Ja muszę obkrążać cały atlas ten walony dookoła, żeby móc zabić jednego pustaka, nie ma to żadnego sensu. Budujcie w taki sposób, żeby po prostu widzieć taką tak strukturę tego, jak, żeby te budowle były... Jak najmniej zajmowały miejsca na takiej zasadzie. Macie atlas, budujcie o taki trójkąt. Nie róbcie czegoś takiego, jest bez sensu. Weź, wyjdź mi stąd, chłopie, bo przecież mnie zaraz coś trafi. No. Nie róbcie tak, nie budujcie takich kwadratów. Nie ma to, kurde, sensu. Chłop mi jakiś kwadrat zabudował. Masakra. O Jezus, słyszę smashera. Oj, 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 chodź tu, chodź tu. Przecież to nie wytrzyma, ta ściana nie wytrzyma zaraz. Co to jest? Masakra. Nie róbcie tak, nie róbcie tak, nie budujcie w ten sposób. Dobrze, że mam tego Xenona w ogóle. Dobra, stuna dostał. Smasher ogarnięty. Śpi. Tam jakiś chłop leży, nawet się nie podnosi. Co to ma być? Nie róbcie tak, nie róbcie czegoś takiego. W ogóle jakiś chłop wbił z powrotem, pewnie połączenie stracił. Tutaj to jeszcze daje radę, bo te ściany tu nie przebiją, ale tam to zrewna. To jest masakra. Po prostu masakra. No nie ma słów na to, ale ja też nie wymagam. Ale nie róbcie tak. Błagam, widzowie. Nie budujcie w ten sposób. Nie budujcie. Dobra, mamy tą misję wykonaną. Jakim bólem i kosztem to było zrobione, że to jest hit. Także pierwsze zadanie z tej strony, o której mówiłem, mamy zrobioną. Także przejdźmy do nagród. No i mamy nagrody. Troszeczkę expa do kardetu, zawsze coś. Trochę golda. Ciekawe, czy robiąc dniówkę dzisiejszą, bo zrobiłem dniówkę, jestem w stanie zakupić ten plazmatyczny pistolecik. W sumie wyrzutnie, bo to jest wyrzutnia. Ale pistolecik jak najbardziej na plus. Okej, 400 fodolców, bo dniówkę zrobiłem. I kolejne 250 golda. To na spokojnie zakupimy sobie zaraz ten pistolecik. I zaniepokojona. I dobrze. W Plankertonie dzieje się coś niedobrego. I mam zamiar to znaleźć. Jest jeszcze tatko. Trzeba go znaleźć, pamiętasz? On jest ten okrągły? Po pierwsze, to bardzo niekulturalne. To nie jest jakiś tam kształt. To mój przyjaciel. I jeszcze coś. Tak, to runda pierwsza. Dowódco, mamy tu ocaleńców, którzy mocno dostali w kość. Będziemy potrzebować wsparcia medycznego. Chyba wiem, co możemy zrobić. Hej, żadnych robolekarzy. Niczego nie obiecuję, ale teraz pora na odrobinę medycyny zapobiegawczej. Sprowadźmy tych ocaleńców do domu, zanim pustaki ich spustoszą. Dobra, musimy teraz uratować ocaleńców, ale najpierw przejdźmy do sklepu z lamami. Do przedmiotów i to zakupmy. Zakupmy to sobie. Ja wiem, że mam 19 mocy i będę biegał z najlepszą bronią w grze,
Ale no to jest po prostu czysta formalność. Ty no czajcie? Misja ratowania ocaleńców. Widzicie tego chłopa na dole? Co biegnie na desku? Czterech ocaleńców. Czterech ocaleńców ominął. Ty no uwalę misję przez tego typa. No jak Boga kocham. Piątego no nie wy... O. Co on robi? No do cholery jasnej. No co to jest? Raz, dwa, trzy, czterech, pięciu. Zaraz nam zginie. No i ja cię chwyca. Widzicie po lewej? Zobaczcie po lewej, dobrze, żeby coś... Au, już mnie boli, serce mnie boli po prostu. No nie róbcie tak. Nie grajcie tak misji, randomy, XD. Przesada, Trzeba szybko go uratować tutaj. No wiadomo, może minimum 6, ale chciałbym wszystkich. Bo to wiadomo, do misyjki się przyda. Xenon mi się psuje, niedobrze. No dawaj, ratuj się. Dobra, super. I jedziemy tam. Lecę ich ratować. Jeszcze chłop wyszedł z misji, no. Ale błagam, żeby to nie był ten. No, szkoda. No, idę tam. Jeszcze jeden. Dobra, nie. Ten nie zginie tak szybko. Ale ten zdech mi na oczach. No, jo, cię chwyca, no. Będziemy dalej walczyć, żeby uczcić twoją pamięć. Ech. On ogarnął tych dwóch? A, no i fajnie, no kolejny. Nie wiem, czy ja nie powinienem biec tamtych ratować. No dobra, ale będzie piątka, tam szósty. Dobra, uratował. Tam jeszcze jeden, no jeden zdechnie, znając życie. No. Ech, no cóż, tak już czasem bywa. No ale będzie sześciu, będzie misja zrobiona. Wszystkich nie uratujemy, ale no minimum tych sześciu damy radę. Ale rzeczy znalazłem. Zobaczcie, sejfik. I skrzyneczka. Zawsze na propsie. W ogóle nie możemy znaleźć tego ocaleńca ostatniego. Więc po prostu będę farmił. No i okej, moi drodzy. Udało się zrobić tą misję. Nie będę ukrywał, zebrałem bardzo mnóstwo materiałów. Co można zobaczyć po zbieractwie. Prawie 1000 punktów. No naprawdę bardzo dużo materiałów udało się uzbierać. Zobaczmy poziom. Będzie 5-2. Nie będzie 5-2, ale jest dzienna premia, 900 tysięcy expa, 52 poziom, udało się, zobaczmy skrzyneczkę, tak to wygląda. A także jedziemy do lobby, odbieramy nagrody, 5 mamy nagród, no oczywiście nagrody za misję, w postaci expa złota, no nawet sporo tego expa, nie będę ukrywał. Tutaj mamy PD bohatera, o survivalista, to sobie do księgi wrzucę, bo już mam go w buildzie, także git. 600 zł, za co to 600 zł? A, za safe, sesja zakuwania, no tak, zapomniałem. Proszę bardzo, matce do ewolucji, zawsze przydatne. Naprawdę istniejecie. Dzięki za ratunek. Próbowaliśmy całą grupą wrócić do desko ujścia. Podobno ich umocnienia opierają się najgorszym burzom. Serio? Dowódco, potrzebujemy informacji o porcie Plank. Uruchom sygnał Larsa! Zgłaszam się. Mam dziwne odczyty na twojej pozycji. Widzisz, żeby było tam coś nie tak? Skoro już o tym mowa, to rzeczywiście czuję się, jakby ktoś wpakował moją duszę do worka i utopił ją w rzece. Myślisz, że ma to jakiś związek? Plankenbrau w mojej furgonetce naukowej uderza mi do głowy. Świetnie się poczuję, robociku. W tej strefie jest chyba nieco więcej złej energii. Mam nadzieję, że twój kolega nie zbliżał się tu. To wszystko? To wszystko. Dobra. Idziemy robić misję lotu na błyskawicy. No i moi drodzy, jedziemy. Misja lot na błyskawicy. I nie będę ukrywał, zabudowałem w taki sposób. No tutaj powiedzmy nie ma jakby podstawy do tego, żeby budować to mocniej, no bo to są takie, powiedziałbym, misje, które same się robią, więc ten raczej na luziku. Są ludzie, strzelają, tu jeszcze można sobie na takie rzeczy pozwolić, więc tak to wygląda. Jak sami widzicie tutaj, no idą te pustaki 20 mocy, bo tutaj chłopy zwiększyły trudność na tej misji. Ale no nie ukrywajmy, no jak nas jest czwórka i idzie tyle moba, no to na spokojnie, nie trzeba mocniej budować. Zobaczymy ewentualnie na drugiej fali. Ale na ten moment tak wyglądają te misje, więc
Skoro to tak wygląda, to jak nie ma potrzeby mocniej tego budować, no to po co materiały marnować? Nie będę ukrywał, trochę to tutaj postawiałem tych elektryków, bo miałem skraftowane. Ale to tak dla was tego bezpieczeństwa, żeby po prostu się ta misja udała. No i odpalamy drugą falę w tym momencie. Zobaczmy, co tu będzie szło. Czy jakieś większe ilości czachomiotek? Nie, nie bardzo. Dalej lightowa misyjka, zobaczcie. Na spokojnie, 20 mocy mopki, trochę tego idzie, ale... Będzie tak samo, 4 minuty stania i czekania tak naprawdę. Czemu ty, chłopie, bijesz tą ścianę? To nie tak ma wyglądać. Ty masz gdzieś to bić. A, chłop to zedytował, rozumiem. Bo chciał odpalić misję, dlatego to ma pół HP. Bo raczej mobek tego by nie dziabnął. Nawet nie dojdzie. W ogóle muszę zrobić jedną rzecz. Muszę wyłączyć dźwięki licencjonowane. Wycisz wszystkie. Okej. Okay. Z tego tytułu, że ludzie puszczają te emotki, a nie chciałbym strajków na filmie. Pamiętajcie o tym, jeżeli coś tam sobie robicie, to w internecie, żeby właśnie wyłączać te dźwięki, no bo prawa autorskie, rzecz bardzo istotna, nie? Okej, 30 sekund do końca. Jak sami widzicie, no jakoś to turbo trudne nie jest, no na ten moment, nie? Bo tutaj się nic nie dzieje. O, smasher kolejny. O, coraz więcej tych smasherów się pojawia. No ale no co, to co? Smasher przyjdzie, coś tam se 10 sekund przed końcem pochodzi i to w sumie tyle, no bo... Chłopak nawet nie zdąży dojść. Udało się zrobić misję, także... nagrody, rzecz, którą lubię najbardziej, bo lubię wam pokazywać nagrody, żeby ewentualnie was zachęcić w sumie nawet do grania w ratowanie świata, no bo expa dużo jest za zarobienie tych misji w ratowaniu, 600 tysięcy tutaj, także zaraz będzie kolejny punkt ulepszeń, bardzo mnie to cieszy. No i otwieramy skrzyneczkę, widzowie, a tutaj w środku, proszę bardzo, trochę pedo ocaleńca, zawsze się przyda. Troszkę expa do karnetu. W ogóle ja sobie kupiłem karnet, to już pewnie zauważyliście. Mam tu odczyt spontanicznej cyklogenezy na masową skalę. Możesz to wytłumaczyć prościej? Kosmiczna dziura wypluła aromatyczną kałużę systemów burzy. Lars, po pierwsze, to nie są kosmiczne dziury. O, znowu. Ech, co za paskudztwo. Musimy zakorkować tę kosmiczną dziurę i to szybko. Wyślij nam swoje dane i możemy zaczynać. Okej, widzowie. Analiza danych Larsa w toku. Dowódco, mam namiar na pozycję tatki. Czekaj, jest też inne położenie. Tu chyba jakiś błąd. Inne miejsce? Widzę wszędzie sygnały tatka. To tak jakby... Wygląda jakby eksplodował. Może tatko jest cały. Może zobaczył szczelinę i niechcący zakończył komunikacją. Przy okazji sobie krzycząc. A teraz jest w wielu różnych miejscach. Możesz przeszukać szczeliny na tym obszarze? Okej. Okay. Teraz musimy znaleźć 3 części tatki w udanych misjach w strefie 19+. Ale jak tak sobie patrzę na mapę aktualnie, to na Deskogrodzie jest to bardzo biedna mapa. I tak myślę, że już za niedługo będziemy robili jakieś obrony burzowej tarczy w Deskogrodzie, żeby po prostu ten obszar zwiększyć i mieć możliwość farmienia materiałów, powiedzmy, na wyższych misjach, bo to po prostu w momencie, kiedy sobie zrobicie obronę burzowej tarczy, to wam odkrywa mapkę i tak mi się wydaje, że się tym po prostu zajmiemy w najbliższym czasie. A za dzisiaj wam bardzo dziękuję za waszą uwagę. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach. Także trzymajcie się i do następnego. Bajo!